Inowrocławskim Magazynie Miejskim. Witam Państwa, Artur Kisielewicz. Co dziś zobaczymy w programie? Wystawa Marii Serwińskiej-Gutfeld. Ogólnopolski konkurs gitarowy. Mecz koszykówki. Do 4 maja w Galerii Miejskiej na piętrze Inowrocławskiego Teatru można oglądać pracę Marii Serwińskiej-Gutfeld, wielokrotnie nagradzanej artystki i znakomitego pedagoga metodyka. Na ekspozycję składają się inspirowane naturą dynamiczne kompozycje z wysuwającym się na pierwszy plan mocnym uderzeniem koloru, niebędące próbą odtworzenia z zegarmistrzowską precyzją otaczającej rzeczywistości. Wernisaż był okazją do rozmów z autorką wystawy, wymiany poglądów z innymi uczestnikami zdarzenia. Pochodząca z Muszyny, a mieszkająca w Toruniu artystka ukryła w obrazach swoje przemyślenia i emocje, które towarzyszyły jej w momencie zetknięcia się z miejscami, które postanowiła uwiecznić na płótnie czy też kartonie. No po prostu sama wystawa jest też dla mnie trochę zaskoczeniem, bo tak nagle z marszu tutaj koleżanka zadzwoniła, zrób wystawę. Po prostu nic specjalnie nie przygotowałam, tylko steczki, to co miałam i mówię najłatwiej na papierze, bo po prostu łatwiej przewieźć, format taki, że się wsunie do teczki. Prac mam dużo. To jest moja, nie wiem, tam 30 któraś wystawa indywidualna, oprócz wystaw takich zbiorowych i po prostu cieszę się, że mogę też tutaj, wcale nie znam tej galerii, okazuje się, że bardzo sympatyczni ludzie, sympatyczna atmosfera, szybko nam poszło ustawienie, także, że mimo, że mówię, pod diabłem i to, ale jakoś się zmobilizowałam i to zrobiłam. Prace są z ostatnich lat. Większość prac powstaje na plenerach, chociaż sporo też pracuję w domu, ale tak nie na co dzień, tylko powiedzmy z doskoku, jak się już dorwę do tego malowania, no to jedna praca za drugą jakoś odchodzi. Najbardziej no, inspirowane są naturą, jak widać. Chociaż ta natura nie jest jakoś tak przedstawiana bardzo dokładnie i studyjnie, tylko po prostu jakieś takie wrażenie, impresje na temat po prostu. Najczęściej, co mnie tak kręci, że tak powiem, no jakieś kapliczki, tutaj akurat jest ich mało, bo tak nie przyniosłam, tutaj jakieś morskie statki, no pejzaże różnego rodzaju i takie ogólne po prostu wrażenie, które zostaje mi po jakimś oglądaniu. Wiele w życiu zwiedziłam, zobaczyłam i po prostu wszystko to zostawia jakiś ślad po prostu, że za jakiś czas nawet wracają niektóre wspomnienia i no nie jestem jakąś purystką, robię, mieszam techniki, tu pastel, tu z tym, a w ogóle to z wykształcenia, to znaczy dyplom mam z grafiki, mało się w tej chwili grafiką zajmuję, chociaż mam całe te teczki grafik, bo jednak to prasa, to tam jakaś tam farba graficzna, to się człowiek usmaruje i trwa to trochę dłużej, a idę na czasami na ilość, może na byle jakość, może, ale po prostu łatwiej i szybciej. I można tak powiedzieć, maluję, bo lubię. Artystka postawiła na wrażeniowość, która w zetknięciu z odwagą w traktowaniu koloru i brakiem artystycznego puryzmu zaowocowała dziełami o mocnym przekazie. Nie wiem, no lubię i lubię jakieś takie tak zwane mocne uderzenia. Większość życia spędziłam pracując z nauczycielami, kształcąc nauczycieli i dokształcając i w ogóle jeszcze do teraz pracuję na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Toruniu, bo po prostu brakuje mi po przejściu na emeryturę tego kontaktu z ludźmi, a to mi daje tą jakąś taką satysfakcję. No i też nie tylko zachęcam do pracy, ale i sama się staram też coś zrobić, od czasu do czasu pokazać, chociaż coraz trudniej mi się właśnie
właśnie zdobyć na to, żeby poprawiać tutaj, a tu paszportu, a tu to, a tu tamto, ale po prostu pracować pracuję. Za nami ogólnopolski konkurs muzyczny Centrum Edukacji Artystycznej Specjalność Gitara, jaki odbył się w Państwowej Szkole Muzycznej. W sali koncertowej imienia Ireny Dubiskiej rywalizowało najbardziej utalentowanych w kraju 14 młodych muzyków. Jednym z nich był Jan Markowski, który jak się później okazało zajął trzecie miejsce. Z nami Janek Markowski. Skąd do nas przyjechałeś? Ze Skarżyska Kamiennej. Jesteś już po występie, tak? Tak. Jak? Zadowolony? Tak, nawet bardzo. Mhm. Podobno nasza sala jest wyjątkowa, jeśli chodzi o akustykę, to prawda? Tak, sala bardzo pomaga, że tak powiem, jeżeli chodzi o taki instrument jak gitara. Jest to instrument niezbyt głośny i taka sala jest wręcz idealna. Mniej więcej z każdego miejsca na sali słychać jednakowo głośno, dobrze. To są długie prezentacje, 40-minutowe, co między innymi, jakieś 2-3 przykłady przygotowałeś? Moich utworów, rozumiem, tak? No z takich najbardziej chyba znanych utworów, z tych, których grałem, to będzie Tango and Sky, Rolanda Diensa i Etiuda VII Ettore Villi-Lobosa. To były takie dwa największe hity w moim programie. No dzisiaj w Wino Wrocławiu grają najlepsi gitarzyści z całego kraju. Rozumiem, że masz na swoim koncie już jakieś sukcesy, kilka przykładów? No tak, nawet z tego roku to drugie miejsce na międzynarodowym konkursie gitarowym w Katowicach, czy pierwsze na ogólnopolskim konkursie gitarowym w Kielcach, Gitara Viva. Z ubiegłego roku to będzie trzecie miejsce na międzynarodowym konkursie gitarowym w Krynicy-Zdroju. I dlaczego akurat gitara? Kiedy to się w ogóle wszystko zaczęło? No, szkołę muzyczną zacząłem równocześnie ze szkołą podstawową w wieku 7 lat. To była taka rodzinna, wydaje mi się, wspólna decyzja. No wiadomo, że w grę wchodziły też inne instrumenty, takie jak fortepian czy skrzypce, ale jednak ta mobilność gitary, to, że mogę ją w każde miejsce wziąć, że nie potrzebuję akompaniatora, tak jak na przykład skrzypkowie, to ten komfort, to chyba wydaje mi się, że było to. A potem, że tak powiem, się zaczęło, odkryłem talent i już dałem dalej, że tak powiem. Każdy z występujących musiał przedstawić 40-minutowy program. Przewodniczącym jury był Ryszard Bałałuszko. Panie przewodniczący, na czym polega w ogóle sędziowanie, jeśli chodzi o tego typu konkursy? Ja przede wszystkim nie nazywałbym tego sędziowaniem. Jest to na pewno bardzo trudna sztuka oceniać muzykę, bo muzyka jest niewymierzalna. To nie sport. Nie ma takiego, który gra szybciej, dalej, więcej. I liczy się oczywiście jakieś ogólnoartystyczne wrażenie, jakie po sobie zostawia młody człowiek. Tutaj taką trudnością dla wszystkich występujących jest zagranie dosyć pół recitalu w sumie programu od 30 do 40 minut, w których muszą zaprezentować utwory z trzech epok muzycznych i wykazać się w związku z tym pełną dojrzałością. To zostawia ślad w nas, jurorach, podobny jak w każdym słuchaczu na koncercie i podchodzimy do tego właśnie, że oceniamy to, co zostawi w nas ten najgłębszy, najciekawszy ślad. To jeszcze pod ocenę poddajmy naszą salę. Podobno jest wyjątkowa pod tym względem i doskonale się nadaje do tego typu konkursów. Tak, jest tutaj znakomita akustyka. Gitara, jak wiemy, nie jest instrumentem najgłośniejszym, a tutaj prezentuje się rzeczywiście bardzo dobrze, słychać wszystkie szczegóły, a zarazem też słychać mnogość barw, możliwości dynamicznych gitary. Także sala jest wręcz rewelacyjna. No Tedzino Wrocław nie wykorzystała atutu własnego parkietu i o awansie do trzeciej rundy play-off zadecyduje mecz w Kłodzku. Koszykarze Noteci po wygraniu meczu numer 1 w Kłodzku byli faworytami spotkania numer 2 w hali widowiskowo-sportowej. Niestety, ZK-ma wygrała w Inowrocławiu 85-69. Goście zagrali znakomity mecz. Trafiali na świetnej skuteczności, zwłaszcza za 3 punkty. Koszykarze ZK-my grali o tempo szybciej od gospodarzy, lepiej dzielili się piłką i zbierali. Noteć swoje szanse pogrzebała chyba w drugiej kwarcie, przegranej 4-24. Wojtek, mecz numer 2, niestety przegrany. Co się stało w tej drugiej kwarcie?
W drugiej kwarcie przestaliśmy grać. Tak odpowiem na to pytanie. Przestaliśmy grać i w ataku, i w obronie. Niestety to było zgubne. Pozwoliliśmy, aby zespół z Kłodzka uwierzył w swoje możliwości, aby zaczął grać taką koszykówkę, jaką preferuje, szybką, dynamiczną, dużo rzutów z dystansu. Trudno wygrać z zespołem, który trafia zza łuku ze skutecznością 53%, a tak dzisiaj było. My mieliśmy kilkanaście procent, nie wiem, 12-13%, i to jest ta różnica, 5-6 celnych rzutów za 3 więcej, to jest właśnie ta różnica, którą widzimy na tablicy. Szybko trzeba wyciągnąć wnioski, nie ma dużo czasu na analizy, w środę kolejny mecz, o tym zapomnijmy i w środę jedziemy do Kłodzka po to, żeby wygrać. No właśnie, bo teraz te oba zespoły są bardzo zmęczone, szczególnie po tej końcówce, kiedy goniliście także i wy, oni się musieli bronić, to chyba też fizyczność będzie brała teraz tutaj, będzie miała ogromne znaczenie. Na pewno tak, no jest bardzo mało czasu na odpoczynek, ale mimo wszystko, że wydaje mi się, że mamy tutaj przewagę, mamy szerszy skład. Co prawda dzisiaj nie grał Wojciechowski i on będzie w zespole Zetkamy i on będzie wypoczęty w środę, ale musimy zrobić wszystko, żeby w środę mecz rozstrzygnąć na swoją korzyść. No my gramy cały czas bez Marcina Kowalewskiego. Czy to jest możliwe, żeby on zagrał w kolejnym meczu? Nie wiem. Czyli raczej nie? Nie wiem. Ale no jedyne, co nas teraz może jeszcze pocieszać, to to, że okazało się, że tutaj własna hala nie jest w przypadku żadnego z tych zespołów atutem i oby tak było. Tak, oby to stało się tradycją i oby rzeczywiście hala nie była atutem, abyśmy się do wygrali. Koszykarzy z Kłodzka prowadził doskonale znany w Inowrocławiu trener Jerzy Chudeusz, który był szkoleniowcem Noteci w latach 2000-2003 i wprowadził nasz zespół do ekstraklasy w 2001 roku. Miło Pana z powrotem widzieć w tej hali, aczkolwiek niestety zrobił Pan tutaj psikusa kibicą i Pana zespół wygrał. No ja bardzo się cieszę, że zagraliśmy się tu ten mecz. Bardzo mile wspominam te czasy, kiedy pracowałem w Inowrocławiu, tą halę. No ale takie jest życie, taki jest sport. Teraz jestem na innej ławce i nam pierwszy mecz u nas nie wyszedł, w sensie przegraliśmy to spotkanie, więc trzeba, żeby być dalej, walczyć, trzeba było wygrać tutaj. I myślę, że zagraliśmy naprawdę 3 bardzo dobre kwarty. Czwarta no, dosyć wąskim składem i troszkę nam to zaczęło odjeżdżać, ale myślę, że na tyle chłopcy tą przewagę zrobili, że udało się to dowieść do końca. Także fajny mecz, no ja się cieszę, bo oczywiście zwycięstwo. No play-offy trwają, to są play-offy. Czasami, ja już powiedziałem kiedyś w Kłodzku, że w play-offach czasami własna hala nie jest do końca atutem. Ale dzisiaj muszę pochwalić i bardzo pogratulować swojemu zespołowi, bo zagrali chłopaki z dużą determinacją i przede wszystkim to, cośmy chcieli. Myśmy grali up tempo, myśmy te pierwsze 3 kwarty bardzo mocno nakręcali i to nam przynosiło właśnie takie efekty, dużo punktów żeśmy zdobyli. No i dzisiaj troszeczkę lepiej nam wpadało z dystansu. No zobaczymy, co dalej. No teraz mecz będzie o tyle inny, że będzie już w środę, czyli tego czasu będzie mało. Tak jak Pan słusznie powiedział, skład i jednej i drugiej drużyny nie jest zbyt szeroki, szczególnie Waszej. Także to chyba zdrowie będzie grało tutaj rolę. No myślę, że tak. No to, ale są zawodnicy na tyle doświadczeni, że pewno będzie inny mecz niż ten. Nie będzie wyglądał pewnie tak samo. Nie wiem, czy uda nam się grać takim samym tempem, tak samo. Ale to poszukamy sobie jakichś innych asów w rękawie. Będziecie grali chyba też już z Wojciechowskim? Nie wiem, bo to sprawa z Rafałem to jest z wczorajszego dnia, także to trudno mi powiedzieć. Ja jeszcze nie znam jakiejś diagnozy ani tego, co będzie. Trenerze, w takim razie dziękujemy za wizytę w Inowrocławiu. Niestety nie mogę życzyć sukcesu, nie ma problemu. Ale to tylko sport. Jasne, dziękuję bardzo. Wszystkich pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia. Po porażce Noteci w Inowrocławiu stan rywalizacji to 1-1. Teraz o awans do trzeciej rundy trzeba będzie walczyć na Dolnym Śląsku. Kto wygra mecz numer 3, awansuje do trzeciej rundy play-off. Mecz w Kłodzku już w środę, 17 kwietnia. To już wszystkie informacje w Inowrocławskim Magazynie Miejskim. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.